Uczniowie Słupskiego Ekonomika mieli okazję do porozmawiania niemal ze wszystkimi kandydatami na prezydenta Słupska. Ci, którzy nie mogli dostać się do szkolnej auli, mogą odwiedzić pomarańczowy namiot Roberta Biedronia lub ewentualnie wypatrywać na horyzoncie autobusu ze Zbigniewem Konwińskim na pokładzie. Uciekając przed politycznym zgiełkiem, warto zobaczyć galerię zdjęć gości dotychczasowych edycji Comeda Jazz Festival. W ostatnich latach młodzież coraz dobitniej okazuje swoją niechęć ekipom rządzącym. Swoje głosy oddają partiom, które przez większość społeczeństwa są marginalizowane. Tak było m.in. z Twoim ruchem w ostatnich wyborach parlamentarnych i Kongresem Nowej Prawicy w tegorocznych wyborach do Europarlamentu. Dotarcie ze swoim programem do młodych słupszczan stanowi dla lokalnych kandydatów nie lada wyzwanie. Problem ten dostrzegło Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje, które do spółki ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Słupska i Regionu zorganizowało w Słupskim Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych debatę pod tytułem Młodzi Głosują. Wzięli w niej udział niemal wszyscy kandydaci na prezydenta Słupska z wyjątkiem reprezentującego Kongres Nowej Prawicy Ryszarda Bogusza, którego zastąpił wiceszef słupskiego oddziału partii Krzysztof Włodarski. Organizatorzy zaprezentowali zgromadzonym na auli uczniom i gościom debaty przygotowaną przez nasz serwis do spółki z portalem gryf24.pl sondę uliczną, w której pytaliśmy młodych słupszczan, co zamierzają robić po szkole. Wyniki sondy nie napawają optymizmem, ponieważ znaczna część naszych rozmówców nie wiąże swojej przyszłości ze Słupskiem. Kandydaci zatem musieli przedstawić sposób na powstrzymanie odpływu młodych do większych miast. Ja jako prezydent Słupska po pierwsze zlikwiduję Straż Miejską. Uważam, że... Uważam, że Straż Miejska szkodzi w tym mieście. Mamy dwie słupskie uczelnie. I tu jest taki problem, że nie kształcą na kierunkach, które są poszukiwane na rynku pracy. Tu moim zdaniem jest największy problem do rozwiązania. Wspierać te uczelnie, które są w tworzeniu kierunków atrakcyjnych na rynku pracy, ale jeszcze się nie da, bo jak słyszę, niektórzy po prostu są zwyczajnie zadowoleni z takiej sytuacji. Kiedy ja o tym powiedziałem, to rektor jeden z słupskich uczelni wydał oświadczenie, bardzo polityczne zresztą, że to nie jest czas na rozmowę o tworzeniu państwowej szkoły zawodowej. Jestem słupszczaninem od 50 lat. Wyjechałem tylko na okres, kiedy zdobywałem wykształcenie poza terenem miasta Słupska. Wiem, że jeżeli ktoś chce, może znaleźć pracę. Wydaje się, że wyjazd jest stosunkowo najfajniejszy, bo tutaj nie ma niewiele się dzieci. Ostatnie słowo. Ale pamiętajcie, że w dużych miastach jest zdecydowanie większa konkurencja. Tu, jeżeli wrócicie po zdobyciu wykształcenia, macie możliwość zapewnienia sobie godnego życia. Trochę poważny ton wypowiedzi swoich poprzedników postanowił ubarwić reprezentujący Komitet Słupsk na prawo Andrzej Mariusz Łach. Tylko czy młodzi używają jeszcze takich zwrotów? Witam bardzo serdecznie wszystkich. Siema wam młodzi, używając waszej nomenklatury słownej. Nie będę ściemniał, tylko prawo. Jeżeli sytuacja w tym kraju się nie zmieni, to 1/3, 1/5 z was wyemigruje z tego kraju, wyemigruje z tego miasta. Wszelkie działania, które mogłyby złagodzić, nie mają aż tak istotnego znaczenia. W mojej ocenie nie ma szans w tym mieście na powstanie uniwersytetu. Zerknijcie sobie do artykułu 3 Prawa Szkół Wyższych. Jednoznacznie przesądza o tym, jakie trzeba spełnić kryteria, żeby był uniwersytet w tym mieście. Nie ma takich szans. Nie ma szans na wyższą szkołę zawodową przy obecnie istniejącym poziomie budżetu Skarbu Państwa, horrendalnie zadłużonego. Po prezentacji programu przyszedł czas na pytania od zgromadzonych na auli uczniów. Po zakończeniu debaty mogli oddać swój głos na jednego z kandydatów. Największą popularnością wśród młodych cieszyli się Roberci, Biedroń i Kujawski. Powołanie obywatelskich rad dzielnicowych, dostarczenie mieszkańcom Słupska darmowego internetu i uniezależnienie energetyczne miasta. To główne postulaty kandydującego na urząd prezydenta Roberta Biedronia i reprezentujących jego komitet wyborczy kandydatów na radnych. Znany ze społecznego zaangażowania poseł pojawił się dziś w centrum miasta przy Alei Wojska Polskiego i osobiście nakłaniał słupszczan do oddania na niego głosu w nadchodzących wyborach samorządowych. W rozstawionym na końcu Alei Pomarańczowym namiocie przechodnie mogli porozmawiać z członkami komitetu wyborczego wyborców Roberta Biedronia, nareszcie zmiana, popijając serwowaną na miejscu kawę.
Kandydaci na radnych przedstawiali na miejscu swoje pomysły na rozwój Słupska. Między innymi darmowy dostęp do internetu dla mieszkańców i zlokalizowanych w mieście firm. Powołanie rad dzielnicowych, z którymi konsultowano by pozyskiwanie środków dla lokalnych inwestycji i instalacja solarów, które dostarczyłyby urzędom i instytucjom publicznym darmowej energii. Nad pozyskaniem takowej pracowałby ulokowany w Słupsku Zielony Instytut, o którego powołanie zabiega reprezentujący Twój ruch poseł Robert Biedroń. Uczciwie trzeba przyznać, że taki sposób wyjścia do wyborców jest w naszym mieście pewną nowością, która ma uzmysłowić słupszczanom, że przedstawiciele władzy to też ludzie z krwi i kości, z którymi można wymienić się opiniami, sugestiami, czy też wyrazić swoje niezadowolenie odnośnie wykonywanych przez nich obowiązków. Pomarańczowy namiot pojawiać się będzie w różnych dzielnicach miasta do 14 listopada, czyli do dnia wprowadzenia ciszy wyborczej. Na podobny krok zdecydowali się również przedstawiciele Słupskiej Platformy Obywatelskiej, którzy w najbliższych dniach wyjadą na ulicę miasta specjalnie przygotowanym autobusem, by spotkać się z wyborcami. Kampania wyborcza nabiera rozpędu, a w wyścigu po fotel prezydencki i mandaty radnych przyda się spora ilość koni mechanicznych pod maską. Z takiego założenia wyszli słupscy działacze Platformy Obywatelskiej, którzy na Placu Zwycięstwa zaprezentowali specjalnie przygotowany do wyborów autobus, nazwany żartobliwie przez zgromadzonych na konferencji dziennikarzy Zbyszkobusem. Rozpoczynamy dziś bezpośrednią kampanię. Stojący za mną autobus pojawi się na wszystkich osiedlach Słupska. Nasi kandydaci na radnych będą bezpośrednio rozmawiać z mieszkańcami o tym, co jest ważne w konkretnym osiedlu, na konkretnej ulicy, co trzeba zrealizować w kolejnej kadencji samorządu. Chcemy być bliżej ludzi przez te ostatnie dwa tygodnie kampanii wyborczej, ale też chcemy być bliżej ludzi przez całą następną kadencję i kolejne kadencje, kiedy będziemy, mam nadzieję, współdecydować o losach Słupska. Więc chcemy również zwiększyć budżet obywatelski z 2 do 4 milionów złotych i to jest takie pierwsze poważne zobowiązanie, które składam, że już w następnym budżecie miasta Słupska od 2015 roku ten budżet obywatelski będzie zwiększony do 4 milionów złotych i też chcemy usprawnić i usprawnimy system głosowania w tym budżecie obywatelskim, wprowadzając system głosowania również przez internet. Jak Państwo pewnie w części pamiętacie, ja swojego czasu jako przewodniczący Rady Miejskiej prowadziłem konsultacje w sprawie zmiany nazw ulic. Wtedy inaczej przeprowadzone konsultacje, bardziej nowoczesny sposób, dały bardzo wysoką frekwencję. Słupszczanie chcą uczestniczyć w konsultacjach, chcą mieć wpływ na to, co dzieje się w naszym mieście. Trzeba im to maksymalnie ułatwić. Wynajęty od słupskiego MZK autokar posłuży kandydatom radnych z ramienia PO jako doskonałe narzędzie do organizowania spotkań z wyborcami w każdym zakątku miasta. Będą oczywiście dyżury w określone dni, ale w każdym dniu będą kandydaci na radnych ze wszystkich okręgów wyborczych. W takich miejscach charakterystycznych dla poszczególnych okręgów wyborczych autobus będzie się pojawiał i będziemy rozmawiać z mieszkańcami Słupska. To mają być spotkania przede wszystkim takie bardzo, bardzo spontaniczne, tu nie będzie żadnej reżyserki. My nie będziemy za pośrednictwem mediów informować, w którym miejscu Słupska ten autobus konkretnego dnia się znajdzie. Po prostu będzie się przemieszczał i będziemy bezpośrednio z mieszkańcami Słupska rozmawiać. Zarówno Zbigniew Konwiński, jak i Robert Biedroń dokładają wszelkich starań, by swój program wyborczy przekazać na ulicach Słupska, a nie w siedzibach swoich biur poselskich. W końcu to głos mieszkańców tych ulic będzie miał decydujący wpływ na to, kto od grudnia przejmie we władanie miejskie stery. W związku ze zbliżającą się inauguracją jubileuszowego 20. Komeda Jazz Festival herbaciarnia w Spichlerzu Richtera zaprasza na wystawę fotograficzną dokumentującą poprzednie edycje imprezy. Na zdjęciach uwieczniono muzyków, którzy do tej pory zaszczycili swoją obecnością sceny ze Słupska i Gdańska. Tegoroczną edycję Komeda Jazz Festival zaszczyci swoją obecnością Tomasz Stańko, który blisko pół wieku temu debiutował w zespole patrona festiwalu Krzysztofa Komedy. Oprócz krakowskiego trębacza jazzowego widzowie będą mogli zapoznać się z materiałem z nowej płyty dyrektora artystycznego festiwalu pod tytułem Leszek Kułakowski – Looking Ahead. W najbliższy czwartek podczas spotkania w ramach klubu Czarnego Krążka Leszek Kułakowski opowie o swojej autorskiej płycie, a także zdradzi nieco szczegółów dotyczących jubileuszowej edycji festiwalu. Relacja ze spotkania oraz wywiad ze znanym słupskim artystą pojawi się na łamach 10 minut TV już w najbliższy piątek.